moneta ma rok czasu. Ta moneta ma jakieś 650 lat, a ten kawałek lignitu kilka milionów lat. Znajdujemy się w kopalni węgla i tam na hałdzie znajdujemy kawałek lignitu. I teraz posuwa się pytanie, co z nim zrobić? Można go wywalić i iść na przykład do lasu na grzyby, ale można też przygotować go do włożenia do akwarium. Jak to zrobić? W sumie sprawa jest prosta. Jeżeli oczywiście mamy faktycznie kawałek lignitu, który został w jakiś sposób przez nas pozyskany, to należy go przygotować. Można co prawda włożyć taki kawałek od razu do akwarium, ale jest jeden niewielki problem. Zawiera taki właśnie kawałeczek, zawiera dosyć dużo zanieczyszczeń, ponieważ jest to skała organiczna, więc jest dosyć miękka i ma bardzo dużo tak zwanych frakcji pylistych. Aby pozbyć się tych frakcji, czyli tego pyłu, po prostu zanurzamy nasz kawałek w wodzie i go myjemy. Przy jednym kawałku być może tego nie widać. Jeżeli tych kawałków jest 10, 20, 50, ta woda jest po prostu brązowa. Dlatego właśnie to jest pierwsza rzecz, którą robimy, czyli usuwamy ten pył. No i co teraz robimy z takim umytym kawałkiem lignitu? Druga rzecz jest wyjątkowo trudna. Nie wiem, czy wszyscy dadzą radę, żeby pojąć tą operację. Wkładamy lignit do wody i czekamy 3 tygodnie. Po 3 tygodniach wyjmujemy lignit i wkładamy go do akwarium. Możemy posadzić na nim przeróżne rośliny, mchy, w głębkę, tego typu rzeczy, które standardowo sadzi się na kamieniach, na korzeniach. To jest skała, więc można by powiedzieć, że jest to kamień, natomiast ponieważ jest to skała organiczna, ja bardziej traktuję to jako kawałek drewna. No więc tak jak powiedziałem, sadzimy, wsadzamy do akwarium, albo nic na tym nie sadzimy i wsadzamy do akwarium. Zapytacie, po co go moczyć, jak już się go umyło? No w zasadzie jeżeli ja przygotowuję lignit i przygotowuję go dla kogoś, nie dla siebie, jeżeli przygotowuję go dla kogoś, to wcześniej moczę go przez 3 tygodnie, przez miesiąc. Czasami to takie kawałki lignitu leżą po kilka miesięcy w wodzie. Natomiast jeżeli robimy to dla siebie, tak prawdę mówiąc, ten 3-tygodniowy czas, kiedy ma to leżeć w wodzie, nie jest nawet specjalnie potrzebny. Możemy taki kawałek od razu włożyć do wody i oprócz tego, że być może troszeczkę, ale to naprawdę niewiele, troszeczkę zmieni nam kolor wody, to nic złego się stać nie może. Jeżeli już jesteśmy naprawdę bardzo strachliwi i uważamy, że nie wiem, woda zrobi się nagle brązowa, bo wkładamy tam 10 kawałków lignitu, że wydostaną się z tego lignitu jakieś niesłychane gazy kopalniane, o których gdzieś czytałem. Wrzućmy to na 3 tygodnie do wody, niech sobie postoi, niech nasiąknie, niech wypuści wszystko, co miałoby wypuścić. Po co w ogóle moczymy lignit? Dlatego, żeby nabrał twardości. W wypadku, kiedy lignit wyschnie, kiedy taki właśnie wzięty z kopalni kawałek lignitu położymy sobie na przykład na słońcu czy w zwykłej temperaturze pokojowej i on wyschnie, staje się tragicznie kruchy, sypie się po prostu w rękach. Natomiast jeżeli jest namoczony, stanowi twardą masę, twardą skałę. Człowiek nie jest w stanie, że tak powiem, no, ręką tego w żaden sposób rozwalić. Natomiast przy suchym kawałku lignitu jest to
znacznie łatwiejszym. Za chwilę Wam to pokażę. Tutaj mam kawałek lignitu, który wysechł. Robię to jedną ręką, więc niestety nie rozsypał się na wszystkie możliwe części, na jakie mógłby się rozsypać, ale tak jak widzicie, jest po prostu kruchy. Jeżeli więc chcemy, żeby nasz lignit służył nam przez długi czas, nie można go przesuszyć. Jeżeli zmieniamy wystrój akwarium i wyjmujemy go, należy go włożyć do pojemnika z wodą i tam przetrzymać. W innym wypadku po prostu wyschnie. Czy wyschnięty lignit się nam do czegoś może przydać? Ale rzeczywiście, wyschnięty lignit możemy połupać na kawałki i możemy użyć go jako wkładu do filtra. Tutaj mamy tajemniczą torbę, w której znajdują się właśnie pokruszone kawałki suchego lignitu, nadające się jak najbardziej jako wkład do filtra. Jakie właściwości ma lignit, możecie obejrzeć w filmiku, który powstał już znacznie wcześniej i jest na kanale. A co zawiera to zapaskudzone, brudne i wstrętne pudełko? To pudełko zawiera sproszkowany lignit. Do czego się go używa? Mieszamy go z ziemią ogrodową. Tylko nie sypiemy jej na ziemię, a bardzo dokładnie musimy go wymieszać, ponieważ jest sypki, jeżeli znajdzie się na wierzchu, po prostu zapaskudzi nam wodę. A tak wyglądają kawałki lignitu w moim akwarium. W tym wypadku nie są niczym obsadzone, ponieważ stwierdziłem, że najfajniej tutaj będą wyglądały po prostu jako czysty kawałek lignitu. Tu natomiast mchy posadzone na kawałkach lignitu, no nie za bardzo już tego lignitu w tej chwili widać, ponieważ zostały obrośnięte. Natomiast jest tu trochę glonu, także wstyd pokazywać. Ale w taki sposób sadzimy to na lignicie. No i to by było tyle, ile chciałem powiedzieć o przygotowaniu lignitu. Podstawowa zasada: po wyciągnięciu lignitu z wody należy go trzymać zawsze w jakimś pojemniku, też z wodą. Nie można go wysuszyć, chyba że chcemy zrobić sobie wkład do filtra, wtedy jak najbardziej możemy wysuszyć, pokruszyć i wetknąć we filtr.